Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i cóż, widzimy się znowu w grze Novalance. I tak, słowem wstępu chciałbym tylko powiedzieć o jednej, jakże bardzo istotnej rzeczy. A konkretnie, zobaczcie na to. Jest inaczej, wiem. Czy bardzo inaczej? Zdecydowanie. Ale to, co jest najważniejsze, jest lepiej. Właśnie poza nagraniem, najprościej powiedzieć, porobiłem parę rzeczy i udało mi się ogarnąć bardzo dobrze działający system wszystkiego. Zaczynając od tego, że tu się chyba trochę piecy pojawiło więcej, nie jestem pewien. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że mamy tu mega piece, które chyba stawiałem ostatnio, czy w sumie to są mega fabryki, ale nie jestem pewien. A tak się liczy, tutaj pracują mega te maszyny. A co ważniejsze, mamy tutaj dostawy dronowe materiałów takich jak ten super metal, plastil. Jak się nazywało, no. Bali. Nie, nie, to jest Smar. Lepszy. Nasza startowa wyspa ma w sumie nic nowego, nawet mniej rzeczy może. O tym, że mamy tutaj duży skład behemutium i innych takich rzeczy. I co najważniejsze, mamy w końcu też akcelerator produkcji, gdyż jak się okazało, to się nie marnuje. Po prostu wsadzając tutaj konkretne typy rzeczy trochę szybciej pracują, więc no, czemu nie? Tak, jeśli chodzi o inne rzeczy, większość wyspy się nie pozmieniała. A z niewielką różnicą, a konkretnie mówiąc, to tak. Tutaj mamy, się orientuję, eksport stali, ale wyspa z behemutium. To jest po prostu największa zmiana. Cała produkcja komputerów, no zobaczcie, przeszła tutaj. A co za tym idzie? To teoretycznie lada moment będziemy w stanie po prostu, jakby to najłatwiej powiedzieć, zakończyć ostatnie badanie. Dzięki temu, że będziemy mieć te komputery i inne takie rzeczy. Tak, czy jest coś więcej do dodania? Chyba nie. Bo naprawdę coraz bardziej czuję, że zbliżamy się już tak właśnie ku końcowi finalnemu. No wszystko po prostu się kończy, zobaczcie, 5 baterii, okej. Trochę większe wyzwania, ale czy ten 5 superkomputerów? Zaraz będzie. Jeśli chodzi o swoje baterie z behemutium, to trochę nie mam pojęcia, czy my je mamy, czy nie. Ale no, jak widzicie, komputer zaraz będzie. I co jest ważne, cała ta maszyna produkcyjna pozwala tylko na przechowywanie jednej sztuki. Wiecie, co to jest najlepsze? Czy tu będzie starczał komputer, to nic z tej linii nie wyprodukuje więcej niż jednej sztuki. Są teoretycznie dwie, bo tutaj te megalnie produkcyjne po prostu po dwie sztuki wywalają, więc dlatego na megalniach pracuję. Teoretycznie jeszcze może gdzieś jakiś bot kiedyś to zabierze, gdzieś odłoży, bo nie pamiętam dokładnie, jak to robiłem. Ale tak, jak widzicie, składują się tutaj różne materiały, różne rzeczy. Jest dobrze, wszystko działa. Jest fajnie, oczywiście nadal na baterie słoneczne. Tak, póki jeszcze nie mam tego ostatniego komputera. Jest co coś chciałbym naprawdę dodać? Niekoniecznie. No może poza faktem, że zaraz skończymy też muzeum, bo jak widzicie, brakuje nam teoretycznie niewielu rzeczy. Dosłownie potrzebujemy tylko zielonkawego komputera i tych lepsze czujniki po prostu. A może są jeszcze jakieś lepsze czujniki niż te lepsze. Tak czy inaczej, to wszystko będziemy w stanie raczej w miarę prędko ogarnąć. Może mówiąc inaczej, to wszystko się samo ogarnie w międzyczasie. Tylko tak, musimy dobrać komputery. Nie brzmi, co to były za rzeczy. O, to nie były te czujniki, to było coś innego. Dobra. Niech i tak będzie. Niech i tak będzie. Ja i tak tutaj przyjdę. I brakuje baterii z behemutu, których to nie produkujemy, czy co? Nie, no, teoretycznie powinniśmy produkować tylko ogniw z behemutium, nie mamy. A to dlaczegoż to? A, z tym jest problem. Dał metal idzie na eksport, więc muszę trochę go nakraść. A nie, baterii już mamy. Woli, bo powoli, ale jednak się produkują. Dobra,
Zanim jednak to wszystko, to w międzyczasie tu jest ten NPC Mewa. Możemy mu przekazać też coś, co on tam chciał. Od razu co zrobimy, bo czemu nie? O baterii, dobrze pamiętam. Ale tak, wygląda potężnie. Bardzo dziękuję. Jak no to tylko otworzę. To się nie zmieści. Aha, sprawdźmy, czy działa. I co teraz, w sumie? Dziwny drono... cosiek... Jeden? Tu, przez to baterii... uciekł. Dobra, jeśli tak chce, niech tak będzie. Więc jednak faktu, że możemy zrobić nowa gateway. I tak, super jednostka sterującą oraz moduł super hiperkomputera. Z tego co widzę, obie te rzeczy będziemy się robić w assemblerach, więc Behemothium Island. Tak, i... nowa gateway, gdzie to jest? Tutaj, łocie. Cokolwiek to jest. W sensie, jeśli chodzi o konkretniejsze działanie, to za szybko tego nie ma. I co ważne, musimy zaawansowane nelly montażowe, tak zwane, dobudować. Na szczęście jest to bardzo proste, bo w tym oto momencie możemy już 3 dostawić, a potrzeba tylko 2, więc jest w miarę dobrze. Będą na dół na tej wyspie, po prostu na niej nie wiem, czy jest cokolwiek, co będę musiał dostawiać, więc najłatwiej będzie. Teraz tak, limit, oczywiście będzie 1, co w praktyce przekłada się na 2. Super smarem. I to tylko będziemy musieli tutaj ogniwo Behemothium dostarczać. Super komputer natomiast będzie potrzebował tego i też będzie potrzebował baterii. Nie wygląda to najlepiej. Tylko głównie chodzi o to, że nie wygląda najlepiej, będzie się to bardzo wolno robić, ale... też dlatego, że będzie potrzeba jakoś tutaj ogarnąć inne rzeczy. Też wiecie co, w sumie? Może lepszym pomysłem będzie też tutaj samemu podkować. Jak to się nazywa? Nie. To nie może tak krzywo stać. Ogniwa na własny użytek. Chyba tak. To będzie chyba najmądrzejsza decyzja. Dostawimy tylko trochę tego. O, punkt umiejętności, super. Jeżbym go jakoś potrzebował. O, no przynajmniej jest. Tak, wiem, że pewnie już nie powinienem sobie tych paneli, ale... jak będziemy mieli robić ogniwa Behemothium, baterie będziemy tu eksportować jednak nadal. O, to wypadałoby mieć po prostu... no, miejsce na najlepszy piec elektryczny, jaki istnieje. O. Tylko dobra, nie mega piec, są w sumie bardzo, że potrzebuję tych pakietów, więc po prostu zaawansowany piec. Niech to będzie jeden, nie więcej, jeden. Piec. Minimalną produkcję. Więcej nam naprawdę nie potrzeba. Teraz tak. Ogniwa z Behemothium nie będziemy składować. Będziemy za to składować baterie, które zaraz będziemy tutaj dostarczać dronem. Na wstępie zostawię tutaj te 3, bo czemu nie? I tak, jeśli chodzi o dostarczanie dronem, jest to banalnie proste, co też zaraz wam pokażę. Ale do tego musimy po prostu dostać się na stosowną wyspę. I teraz tak, drony były tutaj. Kosztują jednego chipa. Taniocha, jakby mógł to sam ocenić. I teraz tak. Wy dostarczacie baterię. Jest potrzebne. Żeby móc to dostarczyć... powiem jedna, bo będzie bardzo pewnie wolno latał i sruniesz... tak, stąd, tu. Dostarczasz to, a nie będziesz już od razu na składzik. I tyle w temacie. Jak tylko będzie bateria... jakaś, to ten, to powinien to już móc dostarczyć, zrobić i tak dalej. To jest teraz tylko kwestią tego, jak będzie z ogniwami. Nie no, ogniwa jakoś tu będą powstawać chyba powoli. Bardzo powoli, muszę przyznać, ale będą. Tak.
Tak, wszystko jest dobrze załatwione, przygotowane. Pytanie, jak idzie nam z wysyłką. Paliwo jest, brakuje skrzyń. Czyli stal zawolnorumny. Czyżby? Na wolno, wywolno. Co jest trochę w sumie ciekawe, patrząc na ogół sytuacji. Ale dobra. Jeśli teoretycznie nam zalega... O. Dobra, chyba wiem, w czym kwestia. Trzeba na chwilę... Trzeba... Nie tak. To musimy chwilowo wyłączyć, bo brakuje chyba miedzi nam na wszystko. Tutaj... Skład nadal zapchany. Tak, może tutaj też produkujemy stal. Mógłbym przekazywać ją tam z powrotem, tylko... Kwestia jest taka, że przekazujemy ją również dronem. Tutaj. Dlaczego się tam było potrzebne? Chyba do plastilu? Gdyby nie to, że boty są trochę za głupie, żeby właśnie dobrze to rozdzielać, to nawet bym to mógł zrobić. Tak czy inaczej, muszę też chwilowo zastopować eksporty żelaza, bo pewnie zaraz go zaczęłoby też brakować. No nawet nie mamy zapasu żadnego, więc co? Dobra. Tak. Nie wiem, czy coś w sumie więcej do dodania w tej kwestii. Tak to się prezentuje wszystko. I... no... Dajmy w sumie ten ostatni punkt umiejętności. No, nie ma co. I mamy wszystko. Tu wszystko, tu... A nie, tu jednej umiejętności gdzieś nam brakuje jakiejś. O! Ale jakiej? Przepraszam bardzo, jakiej umiejętności? Przecież... A nie, mamy już wszystkie. A, wyzwania. Dobra, a dzień neutronowy, zakończę opowiadanie, wyroduj czarną dziurę, chipy, kubitowy, komputer kwantowy. Szczerze trochę nie wiem, ale tak, hiperkomputery, ok, behemutium bateria, tak. Jednostka sterująca, behemutium komórki, superkomputery, dobra. W sumie szybko się to pewnie ogarnie. I w sumie tak sobie pomyślałem, że może spróbowałbym dosłownie ten odcinek ukończyć, czy w tym odcinku już ukończyć całą rozgrywkę, bo w sumie czemu nie? Zmienimy się na coś takiego przy okazji. I w sumie jak będzie coś więcej do pokazania, to spotkamy się ponownie. No dobra, przed chwilą wyprodukował się pierwszy komputer, ten taki zielony. A gdzie one są? O, tutaj, proszę. Pierwsze dwa zielonkawe komputery. Sam powiadomienie to od razu, no, od razu lecę. Widzicie, tak? A tu czego zaś brakuje? Uch, takich... No nie, ciekawie, ale z drugiej strony jest zrozumiałe, że może ich parkować jak potrzebują wszystkich prawie że potrzebnych wcześniejszych elementów. O. No tam prawie wszystkich. Ale cóż, tak czy inaczej, jakoś to musi wyjść i... Brakuje nam tego metalu. Spoiwem jakby. Ciekawe. Tak, szybko trzeba sprawdzić tylko jedną rzecz. W takim wypadku, czy mamy tu bezpośrednie jakby dostawy tego metalu? Mamy tu dostawy i tam dostawy, okej. Okay. Na razie to możemy usunąć. Bo tam aż tak nie jest potrzebne. I mamy poza tym sporego zapasa. Czasem ten metal jakby ze spoiwem, to już inna kwestia. Jego to potrzeba aż nadto. Tak samo mogę powiedzieć, że plastilu tutaj nie wykorzystuję aż tyle, żeby... koniecznie nie trzeba było go, no... wysyłać przez jakiś czas, więc też wyłączę transport plastila. Czy on jest wysłany gdzie indziej? Nie. Więc po prostu wyłączmy to. Ile mają do transportu, tyle dotransportują. Czego tu brakuje? Tak, tego metalu, jak myślałem. Więc, ja, zaraz powinni dostarczyć tego więcej, to jakoś sobie poradzimy. A ogólnie sytuacja jak wygląda? Nie no, wszystko jest w porządku. Więc tak... Finansowo też już trochę mamy, więc skoro jest taka sytuacja, to... W sumie polecimy sobie w kosmosa, zobaczymy co dalej.
Bo prawdę mówiąc, w sumie na naszej planecie chwilowo chyba nie ma nic do roboty. Tak, wędrówki kosmiczne. Widzę, że niedużo brakuje, żeby móc mieć kolejne ulepszenia. Więc warto byłoby mieć gotówkę na to. A kolejna opcja to jest nowy sklep za 1000. Weźmy. Może byłbym tu jakieś wyjątkowo ciekawe rzeczy. Jakieś interesting. No nie wygląda to najgorzej. I czy coś jeszcze można? Czy już nie? Co tam dla mnie masz za 1200? Dużo, ale niech będzie. Ale też nie będzie nas stać teraz na ten, jak to się nazywało. Dobra, nieistotne, ale no, nawet jeśli nie będziemy stać chwilowo na ulepszenia w kosmiczną wędrówkę, to możemy zobaczyć przynajmniej, co tu będzie jako tako z innymi rzeczami. Mój brat i ja posiadam najlepszą ofertę schroni dla dwunogów w galaktyce. Wygraliśmy też konkurs na najbardziej uroczy miniaturowy model domu. Podstawowy dom, po prostu dom, który był na wyspie swojej planety. 2000, okej, okay, czyli tutaj będziemy mogli chyba jakieś domy i rzeczy do domów kupować. A tutaj? Jak już wypróbujesz porządny do łóżku lub sofę, nie ma odwrotu. Daj nam kredyt, zapewnimy ci komfort. Pchane zwierzę. Półka. A, tutaj mebelki możemy jakieś chyba mieć. Szyk, wyszukana, tutaj mamy podstawowe. Okej, okay, nie powiedziałbym, żeby to były rzeczy, na których mi na razie zależy, ale tak. Kolejne, 1200, jeszcze coś, dobra. Tak czy inaczej, pójdziemy sobie chwilowo na jeden spacer przez kosmos, bo czemu nie? Po prostu, żeby cokolwiek móc zrobić i... Co do mojego wcześniejszego pomysłu, żeby ten odcinek był ostatnim, żeby udało mi się wszystko zrobić... Coś mi się nie wydaje, żeby to było realne, więc... ja. Możemy o tym zapomnieć po prostu. Będę się w wolnej chwili sam sobie tutaj poogarniać co niektóre rzeczy i spotkamy się po prostu, jak będzie coś naprawdę do zrobienia. Tak jak tutaj zrobiłem to cięcie do pierwszego komputera i potem stwierdziłem, że chociaż tutaj pójdziemy zająć się jakimiś podstawowymi kwestiami. Ale tak, będę musiał dużo bardziej selektywnie podchodzić do tematu i... No Nowa Lance na pewno będzie pojawiało się rzadziej niż miało to miejsce do tej pory. A więc czasu będzie poświęcony właśnie Talented... Rotate może, może... Pesticides not required, w sumie dobrze się obejrzał. O, jakieś rzeczy za plasty i znaleźliśmy jakieś... A! Odleciało niestety, ale tutaj znaleźliśmy coś... coś innego, nowego. A. Nie wiem co to, ale wygląda trochę jak jakaś albo perła, albo jakaś kula, która ma... chyba Yin-Yang, czy albo Ying-Yang, nie pamiętam nigdy, kto się nazywa, albo Yin-Yang. Nie istotne. To, co istotne, to jednak jest to, że znaleźliśmy jakąś nową rzecz, więc... Z czymkolwiek ta nowa rzecz by nie była, to... zawsze coś jest. No i na pewno wystarczy też na to, żeby... ulepszyć sobie. Ten, jak to się nazywa? Stopień ulepszeń, który możemy odblokowywać. Poziom drugi... na razie to jedynie, co możemy. Co mamy? Za 180 zasięg oksygenatora. Złożę portalu. Dodaję jedno złoże portal podczas czego? Tak nie rozumiem, ale tak. Wydajne, większa wydajność podczas kosmicznego spaceru. Czyli tu chyba będziemy mieć więcej powietrza. Pole widzenia jeszcze lepsze. Mogę kupić i w sumie. To też. Jak będę miał więcej, to kupię pozostałe. Ale póki co chyba trzeba zwrócić na planetę, bo tutaj też nie ma nic do roboty. I tak, jak to pozostało w sumie? Jeszcze trochę tego jest, więc a, nie ma co się tak śpieszyć. Nie ma co panikować. Jak z produkcją stali? W sumie pakowanie teraz trochę ucierpiało, jak widzicie. Ale poza pakowaniem chyba wszystko jest. Jest okej. Okay. Nie no, czego tu brakuje? Obstawiam, że węgiel chyba. Tak, węgiela brakuje. Dobra, zostawimy kilka piersów węglowych jeszcze. I przestaniemy dostarczać patyczki, bo
piece, kto by nam węgiel tu robić, tam chyba lepszą inwestycję. A, jesteśmy tam porozrzucane, mi to już nie interesuje. Chyba, żeby było więcej po prostu piece, które będą robić węgla drzewnego, którego będziemy potem tam eksportować i teoretycznie po tym eksporcie powinno być lepiej. Ze wszystkim, że mówię powinno, bo jaka jest prawda, taka jest prawda. W sumie dobrym pomysłem może być w końcu zakupić recept na te mega piece i zmienić tam jeszcze trochę tą produkcję wszystkiego. Na zasadzie na normalnych piecach robimy sztabki, a sztabki dopiero pakujemy i wysyłamy do stali. To jest akurat dobry chyba pomysł, I guess. Tak mi się wydaje przynajmniej, jak zwodzkował. W sumie ta, chyba to będzie nawet lepszym pomysłem niż robienie tego, co tam robię do tej pory. Chociaż te mega piece, jak już działają, to niech działają w sumie. Wydajność mają sporą. Tylko gorzej, że przez to, jak tym wszystkim zarządzałem, to teraz trochę brakuje wszystkiego. Ale dobra. O, i jak przy tym jeszcze jesteśmy, to... Ho. Chyba dałoby radę ogarnąć jeszcze więcej tej piecy, takich, takich już niezaawansowanych. Zmyślam o tym, żeby jeszcze po prostu więcej sztabek robić. Okej, okay, rozrzedzić trochę znowu tutaj pokus na tym, ale czy jest to problem? Nie uważam. To, co jest większym problemem, to jednak to, czy będzie wyrabiać wszystko ze wszystkim. I tak tutaj żelazo. A tutaj nie to, tutaj będzie mieć. Tak, jak, bo to będą nadążać, to będą nadążać, jak nie będą nadążać, trudno, ale teoretycznie jest tu dużo rzeczy do zrobienia. I zapomniałem sprawdzić, co to za nowe coś było i tu coś na mnie krzyczy. A to, że mogę kupić kolejny megapiec, ale nie potrzebuję. To też nie jest potrzebne, zaawansowane farmy też nie. Jakoś dam radę z tym wszystkim. I teraz tak, jak sytuacja jest taka spokojna nadal, to... O, może dobrym pomysłem byłoby na razie odpuścić sobie jakieś wielkie rzeczy i po prostu inwestować szybko w zarobek. A właśnie te mega komputery muszę zdejmować. Dopóki ich nie zdejmę, to nie zacznę robić kolejnych. Czy te żółte nie były potrzebne? A były potrzebne w produkcji tych. Co mnie zmienia faktu, że i tak... Uważam, że i tak w sumie to możemy robić tę produkcję wszystkiego tutaj. I teraz tak, te mega czujniki. 5 ich jest potrzebnych. Czy tego chcę, czy nie? Do... no. Jedno mogę wziąć, żeby dwa kolejne powstały. Oj, brakuje mi słów. Ogólnie musimy 5 ich zanieść, żeby skończyć muzeum, więc ukradnę tego jednego już. Ukradnę te dwa komputery. Jak się teraz pojawią. Joink. I dobra. Sytuacja jest taka spokojna, opanowana tutaj, jakoś to sobie się dzieje bez naszego udziału. Więc tak naprawdę co nam pozostało? Chyba zobaczyć, jak idzie produkcja tego wzmocnionego metalu. Czemu go nie wysyłają? Bo mam go tylko 29. Nie no, nawet jakiś jeden to już wysyłaj. Tak będzie chyba lepiej. I tym razem będzie lepiej. Jak to tutaj połowę, to na przyszłość będzie czekał na połowę. Więc jest okej. I mamy za dużo kleja, więc... teoretycznie... tak... lepiej go odłożyć gdziekolwiek. Jakoś to się ogarnie. I dobra, tamten problem został zażegnany. Teraz jak możemy to wszystko niby robić, to teoretycznie wystarczy mi na nowa gateway tych komputerów. Ale nic z tych rzeczy. Ja chcę je najpierw oddać do muzeum. Może wydawać się to totalnie głupie. I nie ukrywam, nawet takie jest, ale tak. Nic innego nie mogę zrobić, a w ten sposób przynajmniej muzeum będzie skończone, co... to wiem, może coś fajnego w nim dostaniemy na finę. Ja się nie, żebym w to wierzył jakoś szczególnie, czy miał na to nadzieję, ale...
No nie ukrywam, fajnie by było, gdyby się tak stało. A teraz dobra mucha. Sruniemy gdzieś indziej. Robić coś innego, jakieś mądrzejsze sprawy czy coś. Co jeszcze co zapomniałem, to mieliśmy to wiertło chyba ostatecznie zrobić, przetestować. Nie, czemu by nie? Jedno mogę chyba stestować, nie będzie tragedii. Jeśli to zrobię, czemu by nie? Ten cały wiertacz. O Ezu, to jest olbrzymie. Ile to prąda żre? Nie wiem, ale postawmy kilka paneli. W sensie jedno nawet panel słoneczny, niech będzie. 17? Dodaję 4. To oznacza, że chyba że gdzieś miałem jakiegoś panela słonecznego. Nie wiem na co, ale miałem. Jestem tylko pewien. A, na tym piecu elektrycznym, tak. Dobra, więc zaspamy tutaj dolnymi panelami. I jak się uda, to powinno być fajnie. I teraz tak, ile tego mamy? 24, no tak tyle nie potrzeba, ale niech będzie. Ten co wiertacz, wiesz, przedmiot? Aha. To coś zużywa wiertło. Tworzy bardzo szybko olbrzymie ilości materiału. Okej, mnie się podoba. A co za tym idzie? Można by było to tak zostawić, ale ja powiem, że nie. Jak mamy tak fajnie, to można zwiększyć produkcję jeszcze bardziej tego tytanu. To jest zaawansowany piec? Tak, zaawansowany piec. Nie, zaawansowany piec elektryczny, nic z tego typu. Więc tak, tak, tak. Tak. Niech będzie jeszcze tak. I teraz tylko przepisy na sztabki tytanu. I teraz gdzie podejdę, tam mogę po prostu od razu tę receptę na szybko dodawać. Za jakiś czas. Świetnie. Może jak naprawdę zwiększę tą produkcję, to się nawet pozbyć nadmiaru. Chociaż nawet jeśli się nie uda pozbyć nadmiaru, to przynajmniej po prostu będziemy szybciej więcej produkować. I może będę w stanie wznowić eksport. No właśnie, w sumie jak jeszcze o eksporcie mowa. Ciekawe, czy tytan da się w ogóle sprzedawać. Albo plastil, albo coś. Się plastil chyba się dało, ale dziwny przeskok teleportacyjny. Ale pewnie nie jestem. Okej, stal. Tak, plastile jeszcze można, nawet chyba nimi handlowałem, ale tak nie za bardzo. Chipy, komputery. Komputer kwantowy. Znaczy nie kwantowy, tylko hiperkomputery. Kwantowe i czarne dziury. Oferty niby są, ale nie najlepsze. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że na razie najlepszym pomysłem, jakim mógłbym zrobić. Tak, to właśnie to. Przez krótką chwilę cała stal, którą będziemy produkować, najlepiej, żeby szła po prostu od razu na eksport, na sprzedaż, tym podobne. No i kursora zgubiłem? Halo, kursor? Dobra, jesteś. Wszystkie piece pracują. Teoretycznie poza... Nie, wszystkie. Tak. Surowca nadal mam w nadmiarze. Węgiel jest. Gdyby nie to, że nie można mieć więcej botów, to bym stwierdził, że może pora na kolejne mega piece. Ale prawda jest taka, że no nie, nie. Nie mogę mieć więcej botów, żeby obsługiwać to, a i tak już nie nadążają. Zostawię więc po dwa piece kolejne na zwykłe materiały. Niech boty może nie wyrabiam nawet bardziej, ale przynajmniej będę miał trochę szybszą produkcję. Właśnie, piece, które robią węgiel, teoretycznie można przełączyć też na żelazo, bądź
miedź. Już tu węgla. No my nie produkujemy. I tak, chyba wszystko dobrze teoretycznie działa. A teraz zobaczmy sytuację tutaj. Kolejny moduł, ten super nowy. Można robić joink. Bo i tak. No. Produkcja nie ruszy. I. No nie wiem, co więcej powiedzieć. Jest ok, jest znośnie, jest. Jest dobrze. Ale tak. W tym momencie jednak bym też zrobił. Nawet jeśli chwilową, to przerwę w odcinku. Ile chciałbym zrobić cięcia, po to, żeby trochę nadgonić ewentualnie z jakimiś przydatnymi rzeczami, no i pokazać wam, jak coś będę ostatecznie robił, bo nie ma co tak chodzenia w tej wewte pokazywać bez celu. Okej. Okay. Może to jeszcze nie jest jakby wszystko zrobione, ale tak czy inaczej możemy podkreślić trochę tych wszystkich rzeczy, zanieść je znowu do muzeum i kto wie, może nawet to już jest ten moment, w którym... Cóż, kto wie? Kto wie? Może naprawdę skończymy przynajmniej muzeum. Jeśli nie całość. Okej, wybaczcie, to cięcie, ale... Trzeba było i tak. Tutaj już zrobione, tutaj jeszcze jedno joinknąć i będzie dobrze. I teraz tak, te części... Żółte komputery, w sumie żółte komputery mam, to mogę już dołożyć. Ale tak, jeszcze 3 żółte komputery i 5 tych mniej skomplikowanych części. I prawdę powiedziawszy, mogę to bez problemu ogarnąć. I tak też pewnie zrobię, tylko najpierw zobaczymy, jak wygląda sytuacja z... Nie z tym, jestem głupi dzisiaj. O tutaj z tym. Dwa kartony, dobra. Nadal trochę za mało. A, okej, okay, dobra, przepraszam, bo to dostarczałem nowe, ale jednak nie. Okej. Więc szybko tylko polecimy, zobaczymy, jak wygląda sytuacja tutaj. Akurat mogę jednego tego odebrać. A tu czemu nie robię? A, no tak. Bo wszystko to, co powstanie, idzie na tę linię. Ale spokojnie, teraz już tak nie będzie. Bo komputerów już nie będę odbierał tych super skomplikowanych rzeczy też, nie? Przynajmniej nie przez jakiś czas, więc wrócą do produkcji mniej zaawansowanych sprzętów i przez co szybko dosyć powinienem być w stanie odebrać brakujące elementy do tego tutaj. Co nieco, ale tak, ostatnia rzecz ta, czyli tutaj będzie... Teoretycznie to będzie chyba wyspa Bismuthium. Tam to będzie ta tytanowa. I zaraz zobaczymy, czy mają rację, czy nie. Tak, teoretycznie miałem rację, więc no, jej. I tak czy inaczej, struniemy tutaj zobaczyć, jaka jest nagroda za to. Jak pewnie nic wielkiego. Maksymalne zdrowie i maska dzika. Tylko wyspa właśnie z metalu. W tym przypadku wyspa tytanowa pozostała i będziemy mieć wszystko. Więc tak, no. Naprawdę już wydaje mnie się, że naprawdę. Lada moment nie będziemy mieć nic do ogarniania, bo widzicie, i muzeum zrobione, i tutaj już teoretycznie ostatnie produkcje są za nami. Po prostu wszystko. Wszystko bez wyjątków. No, tylko to jeszcze tutaj właśnie ogarnąć, potem już nie wiem co. Dobra, wiecie co? Tak w sumie, czemu by nie? Zobaczmy, ile potrzeba na tutaj rakietę eksportującą? 300. Dobra, a ile dostaniemy za jedną partię plastilu? 200. Nie zarządzane przez roboty. Bierę kartony wszystkie. Teraz tak, plastil. Boga, żebyśmy go gdzieś jeszcze znaleźli. Jest trochę plastilu. Teraz tak, potrzeba nam 40 plastila. 40, a 33 próbuję odliczyć idealnie. Dwie porcje plastila chyba tam wyślemy, albo 20 było trzeba, albo... Nie pamiętam.
To księciu, zaraz zobaczymy. Jednak 20 potrzebowałem tylko przez tyle. Jak tylko załadujemy paliwo, powinniśmy być w stanie ogarnąć. Więc no, nie ładujemy paliwo. Bo to nasze wspaniałe. Chyba, że jakimś sobie mamy paliwa. O! Zastanawiające. Ponownie nie mamy butli na paliwo. Razem? Biopaliwa mamy dużo, ale czemu nie ma butli tam? Jakbym przez przypadek gdzieś przełączył, że nie dostarczają tutaj? O, na to wygląda. Tak czy inaczej, tylko dwie takie porcje wyślemy, bo chcę kupić nową rakietę, która będzie sprzedawała komputery na innej wyspie. I głównie mówię tu właśnie o sprzedaży zwykłych komputerów, bo te takie lepsze to jeszcze, no nie czas na to. Ale podstawowe, to czemu by nie? Możemy sprzedawać. Mam na tyle szybką produkcję, że co? Dam radę. Więc jedna rakieta eksportująca. Im szybciej to kupimy, tym szybciej też będę mógł ogarnąć pozostałe rzeczy. Tak przy okazji. Ale tak. Rakieta eksportująca. Tutaj. Biopaliwo tutaj mamy, czy nie? Nie mamy. Czyli trzeba będzie eksport biopaliwa jeszcze tutaj potem załatwić, ale to później. Kontakt wybierz. I komputery. Najpierw chipy. Komputer chyba trzeba wół chipa. Tak, komputer trzeba wół chipa. A co z midzie? Zacznijmy od chipa, a nie od komputera. I tak, biopaliwo. Nie będę może na razie prawdziwego eksportu robił, wezmę sobie 100 butli. Po prostu dostarczam. Samemu, to żeby nie powinien służyć. A jak się skończą tam już umowy na chipy, to pomyślimy co dalej. W ten sposób przynajmniej, no, będę tam mógł też sprzedawać to, poza sprzedawaniem stali tutaj, potem plastilu, tak dalej, i tak dalej. Tak czy inaczej, no, najważniejsze jest to, żeby będę miał jak zarobić trochę na to, co jest potrzebne. Tak, wiem, że chipy teoretycznie to będą potrzebne też w całej tej linii produkcyjnej. Dlatego też wyślemy tylko trochę. Sprzedaż. W sumie dobra, tyle na razie wystarczy. Wyłączam zarządzanie przez boty. Nie chcę Bizmutium czy Behemutium, czy jak to się nazywa? Behemutium, tak. Zbierać. Dosłownie wyślijmy tam i... O. Działa. Super komputery zaczynają się tworzyć. Co tym idzie? Zaraz będziemy mieć załatwione to, co jest najważniejsze. Czyli muzeum. I tak, teraz jeszcze mając 500 fundusza. Nie przejmując się niczym, wróćmy na stację kosmiczną. Tutaj to muszę odebrać ten nowy kamyczek, który znalazłem. I przy okazji posuniemy sobie jeszcze raz na spacer kosmiczny. Teoretycznie mając jakieś nowe rzeczy, co więc... może, kto wie, może naprawdę znajdziemy jakieś fajne rzeczy. I co to jest? Perła. Okej. Okay. Dobra. Teraz złoża portalu, trochę nie rozumiem, o co chodzi. Wydajniczek sygnatora też, w sensie, trochę ogarnię, ale trochę nie. Tak czy inaczej, wykupujemy obie opcje, bo nas stać i idziemy na ostatni spacer kosmiczny w tym epizodzie. Jeszcze też myślałem o tym, że dam radę po prostu ogarnąć wszystko teoretycznie. I zanim coś tutaj będę dalej zbierał, chcę sprawdzić jedną najistotniejszą rzecz. To się stanie, jakby lazł po prostu przed siebie. Okej. Czyli to tak. Właśnie zastanawiało mnie, skąd będziemy zbierać szafiry, szmaragdy, diamenty i tak dalej, a tutaj proszę. No nie, nie, no czemu to przerwałem? Polecimy tak daleko. Mam coś tak pięknego, jak właśnie szafir. I białe skały. Teraz też są potrzebne do dalszych ulepszeń, więc jej. Powiedziałbym, że podwójny sukces. Przynajmniej wiem, co będę robił sobie w wolnym czasie. Inaczej mówiąc, następnym celem będzie na pewno zdobycie właśnie szafirów. O to, żeby móc jak najszybciej zrobić zamiast rubinowych, to właśnie szafirowe ulepszenia, które teoretycznie powinny być kolejne 10% podstawowej wartości szybsze, czyli zamiast prędkości razy 1.1 będzie 1.2. Chyba, że będzie trochę lepiej niż mi się wydaje się.
Bo tak też może być, że będzie dużo lepiej. Ale nawet jeśli nie będzie lepiej, to 1.2 nadal lepszy od 1.1, co? Teoretycznie od rodzaju prędkości oczywiście wiadomo, 20% od tej, którą mamy w tym oto momencie, czyli to jego 1.1, to jest trochę mniej, ale... O, nie chce mi się bawić teraz w wyliczanie takich rzeczy. Po prostu to... Pewnie źle bym coś wyliczył, że na idiotę. Jest jedna rzecz, a druga... Po prostu mi się nie chce, bo jestem leniem śmierdzącym. Tak też prawda. No ale dobra. Zajmijmy się asteroidem ostatnim na ten moment. Z takich rubinowych. Jako, że głównie właśnie chcę szafiry zbierać. Starczmy wszystkie głazy i tym podobne rzeczy i zaraz będziemy się cieszyć może z tego, że pierwsze ulepszenie będę mógł zrobić. Pytanie tylko na jaki typ urządzeń chciałbym to narzucić. Można assemblery w sumie? Pamiętam, czy assemblery w sumie są opcją w tym wszystkim. Tak czy inaczej, no warto sprawdzić. I nie ma więcej szafiru? Proszę mnie bardzo, musi gdzieś być. Okej, okay, szafiru nie ma, ale jest coś... ekscytującego. Jest szmaragd. Tylko muszę zgarnąć, nie ma, że nie. Niestety tego kamienia cokolwiek to jest, już nie przyniosę. Powietrza zabraknie. Ale może dam radę, chociaż... No nie. Dobra, co jak już tam straciłem to wszystko. Trudno się mówi. Bierzmy co mamy. Bierzmy co mamy i kurczę, fajny to był przebieg. Fajny. Fajnie, że są coraz to dalsze skałki, coraz to jakieś ciekawsze, a teraz najważniejsza sprawa. Nie, czy masz 30 odłamków. Aż 30, kurczę, to za szybko tego nie zrobię. Ale przynajmniej będę mógł gromadzić, więc no, zawsze jakiś postęp. Tak. Jak też wspominałem, na tym będziemy powoli kończyć nasze spotkania z Novalands na dzisiaj. Nie, żeby nie było, jak już widać to wprost, no, bardzo niewiele nam brakuje. Postaram się dokończyć przygodę na YouTubach. Chcę więc pokazać wam wszystko, co się da. Albo podobnie jak to było w Foragerze. Gdzie pokazałem wszystko oprócz ostatnich dwóch achievementów. One były takie dosyć męczące na zasadzie. Teraz musimy po prostu czekać milion godzin, bo nie postawiłem banków wcześniej, żeby banki zarobiły. No i przy okazji muszę ogólnie jakieś takie kłopoty robić totalne, które bardziej niż interesujące, czy normalne, czy mogące grind, to był po prostu żmudne, bo to były takie wielkie wartości, że się człowiekowi odechciewało. No ale zrobimy ostatecznie sobie off-camera, po angielsku, albo sam w swoim czasie, prywatnie, jak to mówi się po polskiemu. Więc no. Nie wiem, czy jest coś więcej do dodania, poza tym, że to by było na tyle. No tak, ja pomiędzy tym a następnym spotkaniem może trochę pochodzę sobie w kosmosie, może nie. Na pewno odbiorę te komputery i 5 tych chipów, żebyśmy mogli już teoretycznie zakończyć muzeum. I tak, co dalej? Nie mam pojęcia. No, może poza tym, że będziemy musieli to nowa gateway w końcu postawić i teoretycznie po tym wszystkim, co się jeszcze będzie się działo, bo na pewno musimy jakoś zrobić sposób na te komputery kwantowe i tym podobne rzeczy. To jest jedna rzecz taka główna. A z innych to w sumie nie wiem, co jeszcze. No, na pewno musimy postawić domy. Ale tak, jak będzie, tak będzie, co będzie, to będzie. Niech się dzieje wszystko, co się ma dziać. No, jak mówię, to tyle, więc no, tak jak już się gubię, więc no, po prostu pa, pa, trzymajcie się, hej, hej, i, no, i to tyle, więc no, hej.